Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution DLC Sekrety Doktora Wu. Ogrywamy sobie dzisiaj kolejną misję. Na wstępie chciałbym wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować. Osiągnęliśmy pierwsze 100 subskrypcji, także jest mi niezmiernie miło. Cieszę się, że tworzymy coraz większą społeczność. Powiększamy się na YouTubie, mam nadzieję, że moje materiały będą docierały do jeszcze większego grona odbiorców. Także jeżeli ty, drogi widzu, jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to tam na dole jest taki fajny czerwony guziczek z napisem subskrybuj. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. A tymczasem, bez zbędnego przedłużania, intro i lecimy z naszym materiałem. Zapraszam. Dzisiaj przechodzimy, moi drodzy, misję od Izaka, misja Entertainment, także czego oni od nas oczekują? Mamy wypuścić 8 Strudio Mimusów z notowaniami 12, 4 Edmontozaury z notowaniami 28 i Korytozaury z notowaniami 35. O co chodzi z notowaniami? Oczywiście chodzi o modyfikacje, jakie im wgramy. Zaczynamy sobie oczywiście Start Mission. Idziemy sobie do Hammond Creation Lab. Wypuścimy je sobie na tym samym wybiegu, na którym już mieliśmy w poprzednim odcinku nasze dinki. Edmontozaury już sobie zostawiłem, zrobiłem kolejny wybieg, powiększyłem troszkę park, żeby sobie móc odblokować kontrakty. Tak więc zaczynamy. 4 Edmontozaury. No dobra, to robimy sobie 4 Edmontozaury. Gdzie są Edki? Edmontozaury. Halo. No zabijcie mnie, jestem ślepy. O, okej. Okay. Mamy już przygotowane, także inkubujemy sobie. Zobaczymy, czy modyfikacja Success Rate 3.0 jeden raz wystarczy. Na potrzeby odcinka mam jeszcze zamontowane Incubation Speed 3.0, żeby troszkę te inkubacje poszły szybciej. Okej, mamy się upewnić, że dinozaury będą w zabezpieczonym ogrodzeniu. Okej, w porządku. Także 3 etki już idą, 4 zaraz sobie wytworzymy. Później mam być jeszcze 4 korytozaury z notowaniami 35. Ale najpierw wytworzymy sobie 8 Strudio Mimusów, bo one się bardzo szybko wytwarzają. Przydałoby się drugie Hammond Creation Lab, nie? Żeby można było tutaj sobie jeszcze tworzyć. Zmieści się tu? Możemy sprawdzić od razu. No, niestety się nie zmieści. Z tego co pamiętam, to Hammond Creation Lab stawiałem najbliżej, jak się tylko dało je tutaj postawić od tego, bo tu był teren nierówny. A że nie mieliśmy pieniędzy, żeby się bawić w wyrównywanie terenu, to po prostu postawiałem je tu, gdzie tylko się dało. Ale może jakoś sobie z tym poradzimy, nie? Bo jak nie my, to kto? Nie z takimi rzeczami już sobie radziliśmy. Wypuszczamy Edka. Drugiego i trzeciego. Zaraz sobie wytworzymy czwartego. Ładne będziemy mieli stado edmontozaurów. Pozdrawiam, Jurassic. Zobacz, edmontozaury. W komentarzu ostatnio mówiłeś, że jak tak mogłem skrzywdzić? Chciałeś edmontozaury, masz edmontozaury. Proszę bardzo. No, nie jest to zły gatunek, tak? No. No ale jakoś nie darzę go z jakimś nie wiadomo jak dużym sentymentem. Nie wiem, przepraszam, Jurassic. No, szybko, wyłaźcie, bo tutaj czas nas goni. Nie chcemy niepotrzebnie przedłużać odcinka. Dawaj, 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 dawaj. Strudio Mimusy również już modyfikacje mam przygotowane. Zjedźmy sobie na sam dół, tu są. Jak ja zamontowałem tutaj modyfikacje w przypadku Edmontozaurów, Strudio Mimusów, w ogóle wszystkich tych trzech gatunków, po prostu wydłużyłem im czas życia, tak? Modyfikacje typu Lifespin, jedna nie wystarczy, w przypadku Strudio Mimusa i potrzeba dwie. Czwarty Edmontozaur już jest więcej niż w połowie gotowy. Ten wychodzi.
Wytwarzamy sobie kolejnego Strudio Majmusa. Ile ich ma być? 8. Ok. Edek zaraz będzie gotowy. Ciekawe, czy by się udało bez ulepszenia success rate. Jak myślicie, udałoby się? Ja uważam, że nie. Ale jeżeli ją zdejmiemy i damy sobie hatchery capacity, no to niestety, ale zmniejszą nam się szanse na wytworzenie wszystkiego, co potrzebujemy. Zobaczcie, jak się szybko robią Strudio Majmusy. Nie dość, że jest to chyba jeden... Nie jest chyba najtańszy. Coś musi być od niego tańsze. Coś było tańsze, ale nie pamiętam co. Dryozaury? Homolosipala? Czy jakoś tak się to mówi? Chyba one były tańsze. Ale mogę się mylić. Albo mniej więcej w takiej samej cenie. Ale zobaczcie, success rate zamontowaliśmy i mamy plus 30%. Tak więc 64% nam obniżyły te dwie modyfikacje raptem. Ale dodaliśmy do tego modyfikację Hammond Creation, lepiej mamy już łącznie 94% szans na powodzenie. Tak więc myślę, że bez tej modyfikacji by się nie udało. Co prawda byłoby więcej niż 50% szans na to, że te dinozaury to przeżyją. Ale jednak to troszkę za mało. Który to już będzie? No tu nie pisze ile mamy, tylko się zapełnia pasek. Mamy raz, dwa, ten jest trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jeszcze musimy wytworzyć sobie dwa. Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Aha, wytwarzam je z modyfikacją Savanna jeszcze przypadkiem. Ale coś mi się zepsuło z grą, także nie sugerujcie się tym, bo moje modyfikacje wizualne nie mają najmniejszego wpływu na oceny dinozaura. Coś, mam za dużo już modyfikacji wgranych i coś mi się po prostu zepsuło. Tak więc wy modyfikacji Savanna nie wygrywajcie, bo ona nie ma wpływu na żywotność tego dinozaura tak przy ojejku... Ojejku... Inkubacji? Chyba tak. Nie ma to najmniejszego wpływu na nic. Po prostu coś mi się zepsuło. Jak sobie przejdziemy już wszystkie dodatki i tak dalej, to naprawię to sobie. Ale spójrzcie na to z innej strony, powiedzmy... Mam pewnego rodzaju utrudnienie, bo modyfikacje te kolorystyczne są jednymi z najtańszych, a jednak już troszkę podnoszą efekt wizualny. Wróć, punktację dinozaura. Tak, to chciałem powiedzieć. I został nam ostatni gatunek. Ostatni gatunek, gdzie one są? Tutaj są. Tutaj też już mamy wgrane wszystko. Miało być 35, mi wyszło 38, również modyfikacje na żywotność. Tak więc incubation, incubate i tutaj również sobie dajmy incubate. Jeszcze będą potrzebne, nie chcę od pani doktor misji, nie potrzebuję, pieniądze mam. Misję od pani doktor też już mam wykonaną. Lecimy sobie dalej, w sumie możemy aktywować kontrakt sobie kolejny od Izaka. Naprawdę? Nie mam pokrytego 60%? Serio? Jak to nie? Raptem dwa budynki nie są w tym. Ciekawy jestem, dlaczego nie mogę tutaj tego postawić. To mnie bardzo zastanawia. Nieważne. Dobra, postawmy go gdziekolwiek, bo ja i tak go zaraz wyburzę. Po prostu, żeby był. No, szybciej maluszki, szybciej. Ma być 35, nam wyszło 38. Tak więc spoko. Łącznie 96% szansy na wyklucie, także raczej się uda. Weźmy sobie łyczka, bo od tego mówienia zaschło w gardle.
Możecie mi dać znać w komentarzu, jak wam się podoba nowe intro, tak? Troszkę nad nim pracowałem właśnie z okazji 100 subskrypcji, a postanowiłem, że zmienię sobie intro. Jak wam się podoba? Fajne? Fajne? Tak? No. Proste, zwykłe, ale za to moim zdaniem wydaje mi się, że jest ciekawe. A wy jak uważacie? No szybciej, niech ten skron się buduje i zaraz go wywalamy, bo robię go tylko po to, żeby zaliczyć sobie misję i skończyć kontrakty od Izaka. Okej. Dziękuję. No, ruchy maluchy, ruchy. Sprawdźmy sobie komfort etków. One mogą jeszcze dużo... dużo naprawdę wytrzymać, także spoko, te korytozaury nie powinny mieć tutaj dużego wpływu na populację na wybiegu. Studio Majmusy to samo. Trzy gotowe, jeszcze musimy wytworzyć, ale mają fajny widok. Właśnie tak robi się widzialność dinozaurów, stawiając karmniki tuż naprzeciwko platformy widokowej. Najlepiej jeszcze jak jest gdzieś w okolicy jakiś zbiornik wodny, również w zasięgu wzroku. Zobaczcie jak ja robię... najpierw sobie jeszcze wytworzymy tego ostatniego. O, zobaczcie jak ja pracuję nad widocznością dinozaurów. Jedna galeria widokowa i 80% jest w zasięgu wzroku, ale dwa karmniki i wodopoje są oczywiście w zasięgu wzroku galerii. Tutaj dokładnie to samo. Postawiliśmy sobie karmnik na ryby w tym miejscu, czyli jest w zasięgu wzroku. Jest wodopój, chodzą sobie dwa suchimomajmusy. Jezus, trudno się to mówi. Czyli tylko tutaj nie mamy dostępu. 94% widoczność dinozaurów, no teraz 90%. A tutaj mamy cały nowy wybieg w zasięgu widoczności galerii. Właśnie tak wpływa się oczywiście na widoczność naszych dinozaurów. Teraz jest 96%. Kto się nie załapuje? Sucho mi majmusy, obydwa są w zasięgu. Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, który. Jeden dinozaur i możemy sobie przechodzić dalej do następnego etapu. Czyżby znowu było jakieś polowanie mięsożerców na naszych roślinożerców na wybiegu? Jak tam Frontier, co wymyśliliście tym razem? Ogrywałem to DLC tylko raz, więc tak naprawdę nie pamiętam o co chodzi dokładnie w tych misjach. Ale jak widzimy na razie nie są one trudne. Jedyne co pamiętam z DLC Sekrety Doktora U to tyle, że druga wyspa... W szczególności misja ze Spinoraptorem jest to no, hardcore naprawdę. Tam się naprawdę dużo dzieje i misja jednak jest dosyć wymagająca. Nie mamy jak się wesprzeć żadnymi pieniędzmi i pamiętam, że chyba wszystko sprzedawałem, żeby... zresztą, będziemy ogrywali, zobaczycie sami jak bardzo źle mi idzie. Do misji ze Spinoraptorem nie mamy żadnych problemów. Jak się robi Spinoraptora, to już wtedy naprawdę są schody. Spójrzmy sobie jeszcze na korytozaury. Łe, tutaj bez problemu też jeszcze wejdzie. Super. Okej, wytwarzamy sobie czwartego. Okej. Idzie sobie nasz czwarty korytozaur i zobaczymy, czego gra od nas oczekuje. Może nie będzie to jakieś bardzo skomplikowane. Może będzie to kolejna szybka misja na tej wyspie. Na koniec zostawiłem sobie misję z Trodonem. Dlaczego? Bo na drugiej wyspie nie mamy już żadnych skamielin do badań. Tak więc wszelkie minerały spróbuję sobie zostawić stąd na tamtą wyspę, bo będą one niezbędne. Incubate and release into herbivore enclosure. Okej. Okej. Czyli mamy wytworzyć 3 velociraptory. Pozbądźmy się... dobra, pozbądźmy się modyfikacji. 3 raptory. W porządku. A tu niech będzie sobie jeden alpin, niech się wyróżnia. I tak nie ma to najmniejszego wpływu na moje koszty, na żywotność tych dinozaurów, ani na powodzenie wyklucia? Chyba tak.
Jak teraz zmienię na success rate, to i tak niczego to nie zmieni. Dlaczego? No bo dinozaury już się wykluwają. Niestety ta gra jest tak zaprojektowana, że w czasie inkubacji danych dinozaurów po prostu przypisywane są jej te perki, które damy na początku, w momencie, gdy klikamy incubate. Okej, mamy się upewnić, że wszystkie dinozaury z misji żyją na wybiegu razem. Mamy trzy roślinożerne gatunki na jednym wybiegu i czwartym gatunkiem będzie Velociraptor. No czyli tak jak w poprzednim odcinku mamy polowanie na roślinożerców. W porządku. Na początku myślałem, że ten wybieg będzie za mały, ale okazuje się, że żaden z gatunków, który mamy wytworzyć, nie jest jakoś specjalnie wymagający. Tak więc akurat na naszą korzyść. No, ciekawie się tu dzieje, ciekawie. Tak, gra mi proponuje, żebyśmy zwiększyli liczbę hoteli, bo faktycznie mamy troszkę park już przeludniony, 21%. Ile mamy osób w parku? Nie chcę. 2620. Park na razie ma tylko 3,5 gwiazdki, a my już mamy tyle gości. Zwiększmy sobie tutaj management, bo mamy całą masę różnych gatunków w okolicy i jednak goście teraz zaczęli przychodzić tutaj. Kibelki również potrzebują zwiększenia liczby pracowników. Czy tutaj jest wymagana jakaś akcja? Tak, restauracja wymaga zwiększenia personelu. Sklep z ubraniami również. Jak tam w barze, do baru nikt nie chodzi. Okej, to nie. Takie małe rzeczy jak ilość personelu w danym sklepie czy restauracji też ma wpływ na ocenę naszego parku, tak? No bo no jednak jest to powiedzmy troszkę taka realistyczność, że im więcej personelu, tak tym szybsza obsługa. Przynajmniej ja to tak rozumiem i dlatego ma to wpływ na ocenę naszego parku. Większa liczba gości może być obsłużona w jednym momencie, no powiedzmy, że mniej więcej to o to chodzi. Bo jeżeli będziecie mieli przeludniony park, tak jakbyście mieli teraz 2620 gości i zestawili na najmniejszej ilości personelu, to ocena waszego parku spadłaby drastycznie. A tak widzicie, mamy wszystko. Jedyne co to fan nam troszkę tutaj podupadł, ale nie szkodzi. Za chwilę to możemy sobie w łatwy sposób nadrobić, ale dopóki jest 5 gwiazdek, nie ma sensu tego ruszać. Jedyne co, no to oczywiście ocena naszych dinozaurów w tym parku. Tak, w parku dinozaurów mamy ocenę dinozaurów słabą. Po prostu mamy za mało gatunków. Ma być 10, a my mamy 7. Dobra, lecimy z rzeźnią, wypuszczamy 3 raptory. Hello, sweetheart. Zapoluje na Studio Majmusy, mówię wam. Na bank, na Studio Majmusy będzie polował. Jak mam być szczery, to średnio mi się podoba skin bazowy. No i Velociraptor jest samotny. Mam nadzieję, że najpierw pójdzie się napić. A dopiero później będzie polował, bo nie wiem co się stanie, jak dinozaury umrą, zanim wypuścimy 3. Temu komfort spada. Oj, jest przeludniony. Jest za dużo dinozaurów na jednym wybiegu. Overcrowded, czyli przeludniony. Dokładnie ten sam komunikat, co mamy na hotelu. Nie rzucaj się na ludzi, zażyj sobie jakiegoś Studio Majmusa albo coś. I wychodzi nasz Velociraptor z modyfikacją Alpin. Jak mam być szczery, to te bazowe mi się najmniej podobają. Bardzo fajnie, że Frontier Developments pomyślało o takim dodatku jak Delta Squad, ale zamiast Delta Squadu bardziej podobają mi się... O, i dinozaur już umarł. No jestem pewien, że wszystkie dinozaury są razem. Wiem, tak, jestem pewien. Studio Majmus, już leży. Mówiłem, że będą Studio Majmusy. Mówiłem. Najłatwiejsza ofiara. Na szczęście najtańsze dinozaury. I mamy wytrzymać tak, oto moi drodzy, 5 minut. Czyli możemy sobie przez 5 minut obserwować rzeźnię na wybiegu. A w tym czasie oczywiście... O, no proszę, Velociraptor się zaopiekował Edmontozaurem. To ciekawe. Nie usuwajcie zwłok.
bo nie mam pojęcia, jaki to ma wpływ. O, jakieś powiadomienie, czyżby Facebook, Instagram, czy co? O, mój post został udostępniony na jednej grupie w internecie. Fajnie. O, błędy tekstur. Tada, mamy was. Możemy sobie popatrzeć, jak polują raptory. Trzy dinozaury już są martwe. Ile łącznie ich wytworzyliśmy? 4 edmontozaury, 8 strudio majmusów, to jest 12, 4, tak? 4 korytozaury. 16 dinków. A 4 już są martwe. I później pytanie, co zrobić? Okej, 3 raptory, jak widzicie, jest to w zupełności wystarczająca ilość. Skoro są tu raptory, to co bym zrobił? Najchętniej zmienił to ogrodzenie, bo to jest najgorsze ogrodzenie, wygląda kompletnie nierealistycznie. Postawiliśmy sobie tutaj najmniejsze ogrodzenie, gdzie mogą sobie ludzie patrzeć na nie, a tutaj biegają sobie raptory, przez co one by bez problemu przeskoczyły. W rzeczywistości. Tak, albo po prostu... jak nawet nie tyle co w rzeczywistości, ale możemy sobie posłużyć za przykład cytat z filmu Park Jurajski, część pierwsza. I świetnie skaczą. 4 dinozaury martwe. Po polowaniu oczywiście spragniony. Czyli w 2 minuty Velociraptory pozbyły się 4 roślinożerców. Dobrze, że zabrałem stąd Dracoreksy albo Olorotitany. Bo mogłoby się to różnie skończyć, jeszcze musiałbym pilnować porządku z Dracoreksami. A tak, zajmujemy się tylko tymi misyjnymi dinozaurami. O, patrzcie. Walczą o dominację w stadzie. Już nie są przeludnione? Już nie są przeludnione. Zrobiły sobie porządek. Ciekawe, czy wystarczyłby... O. I w tej sytuacji raptor by sobie bez problemu przeskoczył przez ogrodzenie. No, kurczę, co jest z tą kamerą. Tak, i właśnie to wygląda kompletnie nierealistycznie. Spójrzcie na to. Możemy sobie oczywiście zrobić screena. Cała masa ludzi. Schowajmy sobie to. Cała masa ludzi, raptor sobie na nich patrzy. Ok. Wracamy do tego, nie przedłużamy odcinka. No co ty tam tak patrzysz? Co tam się... No słupek jest, tak. Ale go korci, korci go. Wie, że to nie jest dla niego żadna bariera. Czyli co? Zjadły sobie tylko 4 dinki i to wszystko? No tak, no ile można żreć, tak? No to nie jest Indominus. Tutaj też możemy sobie cyknąć zdjęcie. 3 rozmawiające raptory, tuż obok przechodniów. No, pogadali. 1,5 minuty, moi drodzy. Także jak widzicie, ta misja jest bardzo, bardzo prosta. Nie wymaga od nas jakiegoś większego wkładu wysiłku czy nerwów, tak? No po prostu misja jest przyjemna i szybko mija. A może się przyda. Dużo nam tu jeszcze brakuje. Jedna rzecz do odblokowania i później będziemy mogli się bawić z Lambertem. Odblokował nam się kolejna rzecz. Tu już sobie to wykupiłem, ale tak jak mówiłem, nie kupujcie tego tu, tylko przenieście się na, nie wiem, Isla Sorne, Isla Takano i tam sobie zróbcie te badania. W żadnym wypadku nie róbcie tego tutaj. Chodź, nie róbcie. Kwota 28 milionów to jeszcze nie jest wystarczająca ilość pieniędzy. I dobrze, żebyście to mieli, zanim pójdziecie na drugą wyspę z dodatku. Znaczy wyspę. Do drugiej lokalizacji z dodatku, bo wyspa będzie ta sama. Tutaj mamy Isla Muerte, tak? Że jest to Muerta Isla, a druga lokalizacja to będzie na Penie. No nie wierzę, jeszcze burza. Burza jeszcze na koniec. Czyli zaraz zacznie im spadać komfort, a zostało 20 sekund do końca. Możemy sobie kliknąć w jednego raptora i monitorować poziom jego komfortu, który będzie spadał z minuty na minutę
z sekundy na sekundę. 5, 4, 3, 2, 1. Rozpoczęła się burza, a my zakończyliśmy chyba misję. Dokładnie tak, jak mówiłem. Nie wiem, czy ta misja się opłaca, czy wychodzimy na niej dobrze, bo dostajemy raptem 1 750 000 nagrody. Co w porównaniu do wydanej kwoty na dinozaury do tego jest raczej marnym pocieszeniem. No ale nieważne. Posunęliśmy się dalej w kampanii. Entertainment już mamy za sobą, został tylko Lambert z ochrony. Wydaje mi się, że to nie powinno nas wymagać nie wiadomo czego, ale no przede wszystkim no musimy najpierw zdobyć, odblokować sobie i zdobyć Trodona, ale to będzie w następnym odcinku. Jak widzicie, wystarczy wytworzyć te gatunki, które od nas oczekują z odpowiednią ilością notowań. Polecam po prostu jedną najtańszą modyfikację, czyli Lifespin. Nie bawić się w jakieś super mega wielkie modyfikacje, bo najzwyczajniej na to nie ma pieniędzy. Wytwarzamy odpowiednią ilość, odpowiednie modyfikacje, później raptory załatwiają resztę i sobie po prostu sprzątają. Po wszystkim możecie raptory uśpić i sprzedać, prawda? No to zawsze wam się zwróci jeszcze część pieniędzy za wytworzone dinozaury. To by było na tyle w tym materiale, moi drodzy. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję za wbicie 100 subskrypcji, jesteście wielcy, a jeżeli chcecie, żebym ja był jeszcze większy, to osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, serdecznie zachęcam do kliknięcia czerwonego guzika pod spodem. Widzimy się w następnym materiale. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.